Szanowni Państwo, koledzy. Bardzo proszę, Państwo, pozwolę jeszcze. Panie Przewodniczący, zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa, niżej podpisani radni w osobie 18-19 radnych, proszą, wnoszą o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały według druku 952 wybór wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Zgłaszam ten projekt jako przewodnicząca Komisji Edukacji. Komisja Edukacji 2 tygodnie temu jeden dzień wybrała ze swojego grona kandydatkę na wiceprzewodniczącą komisji. Projekt uchwały według druku 952. Bardzo proszę o wprowadzenie pod obrady i przegłosowanie. Dziękuję. 952 Państwo macie, bo tygodniczem przegłosowanie. Tak, wszystko się zgadza. Szanowni Państwo, jest to wniosek formalny, ilość podpisów jest zebrana. Szanowni Państwo, głos za, głos przeciw? Nie widzę. Uprzejmie proszę o powrót na start, bo będziemy głosowali wniosek. Wniosek jest 952. I głosujemy wniosek 952. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę się przygotować do głosowania. Głosujemy wniosek według druku 952 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Już bardzo proszę, jesteśmy przygotowani. Głosujemy w 952. Przepraszam, muszę przyjmować do głosowania. Bardzo proszę, głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. O wprowadzenie druku 952. Może wszyscy Państwo zagłosowaliście. Soni, może Ty zagłosujesz? Masz ochotę? Kolego Soniku. Bardzo proszę. Czekamy, czekamy. Tak. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę. Witam, składamy głosowanie. Tak, głosujemy, głosujemy. Uprzejmie proszę o pokazanie wyników głosowania. Głosów za 26, głosów przeciw 0, wstrzymało się 5 osób. Wniosek został przyjęty, uprzejmie proszę o głos.